Twoi aniołowie stróże, ci istoty światła i ochrony, są pełni dumy z podróży, którą przebyłeś. Zawsze są obok ciebie, oferując rady i wglądy dotyczące przyszłych ścieżek, które się przed tobą otwierają. Czy zastanawiałeś się kiedyś nad tą wyjątkową więzią, którą masz z nimi? W każdym kroku, każdym wyborze, każdej przebytej łzy byli obecni, świadkując i wspierając. Czy były chwile, gdy poczułeś niespodziewane ciepło lub zauważyłeś czujną obecność wokół siebie? To manifestacja miłości Twoich aniołów stróżów, otaczających Cię miłością i ochroną. Ponadto, osoba blisko Ciebie planuje wielki gest, niespodziankę, aby odwdzięczyć się za coś istotnego, co kiedyś dla Ciebie zrobiłeś. Anioły ujawniają, że ta osoba zawsze chciała wyrazić wdzięczność, ale miała trudności z wyrażeniem swoich uczuć w najlepszy sposób. Przygotuj się, ponieważ działania tej osoby mogą być początkiem nowego rozdziału w Twoim życiu, okresu pozytywnych i transformujących zmian. Zanim pójdziemy dalej, ważne jest, aby wspomnieć o konkretne znaki, które niedługo się pojawią, znaki synchroniczności, które zostaną ujawnione później w tym nagraniu. Te znaki są niezbędne, abyś mógł w pełni skorzystać z błogosławieństw, które Wszechświat ma do zaoferowania. Wracając do osoby przygotowującej niespodziankę, wiedz, że jest zaangażowana w coś istotnego i być może inne osoby, które znasz, także biorą w tym udział. Anioły chcą, abyś był tego świadomy, ponieważ może to być preludium do pozytywnie transformujących wydarzeń. Ktoś chce odwdzięczyć się za życzliwość, którą okazałeś, wyrażając ogromną wdzięczność tak głęboką, że słowa nie potrafią jej opisać. Przypomnij sobie chwilę w swoim życiu, gdy odczuwałeś ogromną wdzięczność, uczucie tak silne, że słowa wydawały się niewystarczające. Teraz pomnóż to uczucie 10-krotnie. Tak wielka jest ta osoba, czuje dla Ciebie. To nie tylko wdzięczność, to głęboki ślad jej wdzięczności w jej sercu. Może wydawać się dziwne, że ktoś poświęca tyle czasu i wysiłku, aby przygotować dla Ciebie niespodziankę, ale ile razy sam doświadczyłeś czegoś podobnego? Być może to jest pierwszy raz, a Wszechświat rozumie, że przeszedłeś wiele wyzwań i zasługujesz na to najlepsze. Zastanów się nad ostatnimi miesiącami. Przypomnij sobie ten akt życzliwości, gdy zrobiłeś coś wyjątkowego dla kogoś, nie oczekując niczego w zamian. Zamknij oczy i pozwól tej wspomnienie ogarnąć Cię. Poczuj radość altruizmu, czystość tego momentu. To była manifestacja Twojego wyższego ja, która teraz wraca do Ciebie jako bumerang błogosławieństw i możliwości. Po wspomnianej niespodziance, przygotuj się na pojawienie się nowych możliwości. Kiedy pada deszcz, pada obficie i to samo dotyczy błogosławieństw kosmosu. Twoi aniołowie stróżów mają coś do powiedzenia na ten temat. Przeszedłeś długą i trudną drogę. Stawiłeś czoła wielu wyzwaniom i choć niepewność przyszłości może być przerażająca, istnieje odpowiedni czas i miejsce na wszystko. Wszechświat w swoim rozległym rozproszeniu zawiera wzorce i rytm, które być może nie rozumiemy od razu. Pomyśl o tym jak o wielkiej tkance, gdzie każdy wątek, choćby najbardziej nieistotny, odgrywa kluczową rolę. Ty, ze swoim życiowym wątkiem, dodajesz koloru, tekstury i celu tej kosmicznej arcydziele. Zrób głęboki oddech, zamknij oczy i być dumny z własnych osiągnięć. Przed Tobą jest okres radości i pozytywności, ponieważ to nie tylko ta osoba pragnie się odwdzięczyć. Także sam Wszechświat chce nagrodzić całe dobro, które czynisz. Dlatego oczekuj, że błogosławieństwa zaczną się nagromadzać w Twoim życiu. Teraz, co do znaków synchroniczności, o których mówiłem,
Pierwszy z nich to powtarzające się liczby, takie jak godzina 11.11 czy godzina 22.22. Te wzorce reprezentują Twoje połączenie z Wszechświatem. Nie dziw się, gdy będziesz je widział powtarzające się na zegarach, cyfrowych wyświetlaczach i gdzie indziej. Za każdym razem, gdy zauważysz te wzorce, wiedz, że Wszechświat odpowiada na Twoją ciekawość i dociekliwość błogosławieństwem. Ponadto, bądź uwrażliwiony na sny, które wydają się bardziej rzeczywiste niż rzeczywistość, gdzie przekazy są szepczone Ci do ucha. Sny są sposobem, w jaki Wszechświat bezpośrednio komunikuje się z Twoją duszą. Pamiętaj o nich, zapisuj je i zobacz, jak współgrają z Twoim życiem jawy. Innym znakiem synchroniczności jest obecność opiekuna zwierząt, który zacznie odwiedzać Twoje miejsce. To może być pies, kot, ptak lub inna istota. Będziesz widział je krążące po Twoim domu w nadchodzących tygodniach. Opiekun zwierząt to przypomnienie od Wszechświata, że jesteś chroniony, bez względu na to, co się dzieje. Czy kiedykolwiek zdarzyło Ci się odczuć delikatny podmuch wiatru jako głaskanie, czy też nagle promień słońca oświetlił Twój szlak? Przyroda ma swoje własne sposoby przekazywania wiadomości. W nadchodzących tygodniach zwracaj szczególną uwagę na otaczający Cię naturalny świat. Wibracje konkretnej motyla, unikalny śpiew odległego ptaka lub nagły zapach kwitnącego kwiatu mogą być symbolami stworzonymi specjalnie dla Ciebie. Na zakończenie chcę Cię obdarować modlitwą. Panie, gdy zbliżają się do pięknej niespodzianki, modlimy się, aby poczuli ciepło objęcia swoich aniołów stróżów, prowadzących ich w podróży przez życie. Pozwól im rozpoznać prawdziwą wdzięczność i niezatarte oznaki docenienia od kogoś. Daj im mądrość do rozpoznawania znaków synchroniczności, aby mogli w pełni objęci błogosławieństwa, które Wszechświat obdarza. Amen. Twoi aniołowie stróże odchodzą z tymi słowami. Codziennie poświęcaj kilka chwil, aby usiąść w spokoju, poczuć puls Wszechświata, rytm własnego serca i cichy szum skrzydeł swojego anioła stróża. Rozpoznaj, że w tym rozległym kosmosie jesteś więcej niż zwykłą cząstką, jesteś latarnią światła i miłości. Choć życie pełne jest trosk i obowiązków, pamiętaj o priorytetowym zadbaniu o swoje fizyczne i psychiczne samopoczucie. Miej zawsze na uwadze, że Wszechświat ma dla Ciebie najlepsze zamiary i miej pewność swoich talentów. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad mnogością talentów, jakie posiadasz? Niektóre z nich są Ci dobrze znane, inne jeszcze do odkrycia. Jak rozjaśniasz pokój swoim uśmiechem, pocieszasz przyjaciela lub dostrzegasz świat wokół siebie w wyjątkowy sposób? To nie tylko talenty. To dary, które Wszechświat Ci ofiarował. Pamiętaj, że nigdy nie jesteś sam w swojej podróży. Na każde wyzwanie, które stawiasz czoło, masz armię aniołów i cały Wszechświat, który trzyma kciuki za Ciebie. Wszechświat nigdy nie stawia przed Tobą wyzwania, którego nie jesteś w stanie pokonać. Pamiętaj, że gdy jedne drzwi wydają się zamknięte, to tylko dlatego, że czeka inne, większe i bardziej przyjazne, gotowe do otwarcia. Wyzwania nie są przeszkodami, to przygotowanie do większych triumfów. Przyjmij je, ucz się z nich i pozwól, by kształtowały Cię w lepszą wersję samego siebie. Reprezentuję 444, aby przyjąć tę wiadomość i błogosławieństwa przeznaczone dla Ciebie. Rozważ zostawienie pozytywnego komentarza dla innych widzów, którzy mogą potrzebować dawki pozytywności i wiary dla wszystkich, którzy oglądają ten film i pozwalają sobie być kanałem błogosławieństwa dla innych. Nawet jeśli nie znasz ICH i do następnego filmu z miłością, we ręce i wiarą. Amen.